Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogmasie i witam was tym razem w mojej łazience, w mojej wannie. I pomyślałam, że fajnym pomysłem byłoby odpowiedzenie na trochę pytań, bo dawno nie odpowiadałam tutaj na żadne pytania. Nie robiłam żadnego Q&A, więc poprosiłam na Instagramie, żebyście pozadawali mi parę pytań i teraz odpowiem na kilka z nich. Także let's go! Pytanie numer jeden, jakie mam postanowienie na nowy rok? Szczerze wam powiem, że jeszcze nie robiłam sobie żadnych postanowień, jeszcze o tym nie myślałam, poza takimi standardowymi, które mam co roku, że pić więcej wody, zdrowo się odżywiać, to na razie jeszcze o tym nie myślałam, ale na pewno zrobimy odcinek, w którym porozmawiamy sobie trochę bardziej na ten temat, zrobimy moodboard na przyszły rok, bo w tym roku miałam tapetę z moim moodboardem, z moimi celami, wszystko sobie rozpisałam, więc na pewno zrobimy sobie jakieś podsumowanie, ale jeżeli chodzi o cele na przyszły rok, no to właśnie jeszcze nie mam takich konkretnych. Muszę się zastanowić nad tym. Co myślisz o operacjach plastycznych? Wszyscy doskonale wiemy, że miałam operację piersi, więc myślę, że operacje są jak najbardziej okej. Jeżeli chcecie coś zmienić, jeżeli macie na to środki, to trzeba przede wszystkim iść do dobrej kliniki, żeby już wykonać to dobrze, ale no nie mam, no byłabym hipokrytką, gdybym miała coś do operacji plastycznych. Operacja piersi to była jedyna operacja, jaką planowałam. Na razie nie myślę o tym, żeby coś zmieniać, ale kiedy będę może starsza, może opadnie mi tutaj twarz, może będę chciała zrobić jakiś lifting, więc nie mówię nie, jeżeli chodzi o kolejne operacje, na razie nie mam takiej potrzeby. Jakie były twoje kompleksy, gdy byłaś młodsza? Na pewno miałam ogromny kompleks zębów, bo miałam krzywe zęby, ale zauważyłam teraz, że znowu zaczynają mi się krzywić, więc muszę coś z tym zrobić. I miałam też takie kły, trójki bardzo odstające, takie wampirze. Bardzo tego nie lubiłam i kiedy wyprostowałam sobie zęby, to zrobiłam sobie uzupełnienie kompozytowe, tak żeby te zęby były mniej więcej równe, bo tego nie lubiłam w sobie, czego jeszcze. Miałam krzywe usta, miałam krzywą górną wargę i nawet teraz czasem, kiedy mówię, to jest to widoczne, szczególnie kiedy nagrywam i jest odbicie lustrzane, to widać. Dlatego te usta sobie powiększyłam. Właśnie najpierw powiększałam tylko górną wargę, żeby uzupełnić po prostu, no bo jedna strona była wyżej, druga była niżej, więc to był taki mój kompleks. Że skolioza też zawsze była moim kompleksem, bo nie jestem taka, wiecie, full równa po jednej i po drugiej stronie, ale no już jestem stara, nic za bardzo nie zrobię, więc trzeba zaakceptować i chodzić na siłownię i ćwiczyć, żeby nie bolała, ale jeżeli chodzi o wygląd, no to nie będę przychodzić w tym wieku operacji na kręgosłup, która i tak nie wiadomo, czy poprawi mi to wizualnie, czy tylko, wiecie, w kręgosłupie, a jeżeli chodzi o kręgosłup, no to nie boli mnie w ogóle, jak ćwiczę. No ale tak wizualnie, to skolioza była moim kompleksem na pewno. Mam haluksy na stopach. I zostając w temacie stóp, czy uważasz, że stopy to dziwny fetysz? Uważam, że nie. Uważam, że żaden fetysz nie jest dziwny. I że zawsze znajdą się osoby, które lubią to samo, co my lubimy, więc myślę, że nie. Zresztą stopy to nie jest jakiś taki mocny, hardkorowy fetysz według mnie. Chciałam i słyszałam o takich bardziej obrzydliwych, ale nie no, każdy lubi coś innego i nie wiem, fetysz to fetysz. Czy przeszkadzają ci słowa, że jesteś żabsą dla pieniędzy? Może na początku tak, teraz już przestałam zwracać na to uwagę i myślę, że mniej jest takich komentarzy. Też jesteśmy dosyć długo razem, też ja działam w internecie bardzo długo, mam swoją firmę i też dobrze zarabiam. Nie wiem, chyba po prostu w momencie, w którym jestem, już nie czuję czegoś takiego, że muszę udowadniać, że ja sobie za to wszystko zapłaciłam sama. Ja po prostu wiem, jaka jest prawda, żaba też wie, jaka jest prawda. Nasza relacja, tak prywatnie w domu, to jest coś też takiego naszego, co trzymamy dla siebie i nie chcemy za bardzo pokazywać, jak wygląda tak totalnie cały nasz związek. Nie wiem, my wiemy, jak jest między nami i tyle. W jakim wieku był u ciebie pierwszy raz? Dużo jest pytań właśnie o pierwszy raz. Ja miałam lat 16. Wydaje mi się, że 16. Jakoś tak coś koło tego na pewno. I co, jeżeli jest to ze zgodą jednej i drugiej osoby, no to to jest jak najbardziej okej, czy jesteście w takim wieku, czy jesteście w późniejszym, wiadomo, wcześniej. Nielegalnie. Nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać. Czy dziewczyna powinna zrobić pierwszy ruch, jak czuje, że to jest to? Myślę, że jak najbardziej tak i to też zależy od charakteru, bo wiem, że ja na przykład raczej bym nie zrobiła pierwszego ruchu i chyba nie, no nigdy nie zrobiłam. Ale uważam, że to jest jak najbardziej okej, jeżeli czujesz, że to jest to, no to do it. Może to głupie, ale seks kontra wieczorna pielęgnacja. To mój odwieczny problem.
Cieszę się w sumie, że ktoś zadał to pytanie, bo sama często się nad tym zastanawiałam i raz na jakiś czas też się zastanawiam nad tym. Moja odpowiedź jest taka, że najpierw seks, później pielęgnacja. Raczej nie na odwrót. Jak się czujesz z tym, że twój chłopak miał wcześniej partnerki seksualne? Myślę, że w naszym wieku jest to normalne, ponieważ ja też miałam partnerów seksualnych. Nie wiem, jak do tego podchodzę, bo nie jak ma się to do obecnego stanu rzeczy i... No nie wiem, każdy się z kimś spotykał, co nie? Czasem dostaję to pytanie i zawsze mnie ono zadziwia i jest dla mnie takie, że co ja mam do tego? W sensie po prostu, jaki wpływ na naszą obecną relację ma kogoś przeszłość? Nie wiem, to ani niczym mi nie pomaga, ani niczym mi nie przeszkadza. Nie wiem, każdy ma jakąś przeszłość. Czy planujesz kiedyś założyć OnlyFansa? Nie mam tego w planach. W sensie nie wiadomo, jak może kiedyś to będzie bardziej znormalizowane, ale raczej nie wyobrażam sobie tego, nie potrzebuję tego. Dobrze zarabiam z mojej aktualnej pracy i nie jest to dla mnie potrzebne na ten moment, przynajmniej dla mnie. Jak się pozbyć podbródka? Jestem w miarę szczupła, ale podbród jest. Same. Nie mam pojęcia, nie wiem, podbródek to jest bardzo dziwna rzecz i ja mimo, że też jestem szczupła, to mam tutaj podbródek i to chyba zależy po prostu od naszej budowy, a niekoniecznie od tłuszczu. To mi się wydaje. Bo robiłam też lipolizę i trochę to pomogło, więc lipoliza okej, ale poza tym no to nie wiem. Nie wiem, jak mam pragnę, to nie mam, ale normalnie, jak często też nagrywam i później oglądam sobie moje filmy, no to widzę ten podbródek drugi. Co mam z tym zrobić? No tak już wyglądam. Jak twoja rodzina zareagowała na to, że zrobiłaś sobie operację piersi? Myślę, że nijak. Nie wiem, moja mama oczywiście mówiła, że jestem najpiękniejsza na świecie, że nie potrzebuję tego, wiadomo. Ale jak sobie zrobiłam, to no nie wiem, no mam 26 lat, to była też, miałam 25. Bo moja dojrzała decyzja jako dorosłej kobiety, więc nie wiem, nawet jak ktoś powiedział, że mam tego nie robić, to i tak bym to zrobiła, bo chciałam. Opinia ludzi odnośnie mojego wyglądu, nawet jeżeli to jest rodzina, no nie ma dla mnie jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. Bo zawsze miałam tak, że wyglądałam tak, jak ja chciałam, tak jak mi się podobało. Czy podobała ci się kiedyś jakaś dziewczyna? Myślę, że tak, że wiele razy podobała mi się jakaś dziewczyna. Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie podcastu? Wydaje mi się, że po prostu ja lubiłam słuchać takich podcastów i zawsze właśnie, kiedy gdzieś idę, kiedy jadę samochodem, słucham sobie podcastów i po prostu jak dziewczyny sobie gadają między sobą na jakieś różne tematy. I zauważyłam, że w Polsce ten świat podcastowy nie jest tak bardzo rozwinięty i że jednak nie ma takiego wielkiego wyboru. Dlatego stwierdziłam, że fajnym pomysłem byłoby stworzyć coś, czego ja sama bym słuchała. Może komuś też tego brakuje, a na przykład nie rozumiem angielskiego i nie jest w stanie znaleźć sobie tego, co go interesuje. Także to był pomysł i bardzo często i tak dostaję od was wiadomości, że co bym zrobiła w jakiejś sytuacji, wysyłacie mi jakieś pytania, jakieś swoje dylematy czy historie i prosicie, żebym odpowiedziała. Ja bardzo często nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, na te wszystkie historie. Dlatego stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie stworzenie jednego konkretnego miejsca, gdzie właśnie będzie można wysyłać pytania i wtedy będziemy sobie o nich razem wspólnie gadać. Myślę, że tak, że zrobienie takiego safe place dla dziewczyn i nie tylko dziewczyn, ale szczególnie dziewczyn, to dla mnie ważne. Poczułam jakąś taką misję. Także zapraszam was, moje kochane, na podcast Besties. Wrzucę wam link oczywiście na dole. Jeżeli chcecie, żeby wasza historia znalazła się w podcaście, oczywiście wszystko jest anonimowo, wszystko zmieniamy. Wy też możecie zmieniać imiona w mailu, żeby nikt nie wiedział, że wy wysłaliście to pytanie, tą historię i nikt się do was nie zrób. Więc możecie wysyłać to wszystko na maila askyourbesties.com. Zostawiam wam wszystko w opisie i to odcinki w każdą środę. Więc mam nadzieję, że do usłyszenia i widzę się z wami tutaj na YouTubie jutro. Pa!